все-таки очень жаль, что из вот этой вот прекрасной дыни тыквы не получится настоящая карета. Не мертвши за кулиска. Зато уда еще тощ о веле чекавшего. Ух ты, интересно, что? Зараз вшистко выясни. А найперв потребуемы ронг. Сильных ронг. Ронг? Рук сильных. Ну так вот, пожалуйста, одна рука и, собственно, вторая рука сходится. Нет? Нет. Ну может быть тогда, и твои руки сгодятся? Не, моя, видишь, я не мам ромки, я мам лапы. Ну да, у тебя вообще лапы, еще и хлипенькие такие, некачественно сделанные. Так, а может быть тогда, нет, по глазам пишу, что нет. А может быть тогда вот это, и Доминик? Моя? Хм. Так. Сгодятся, пойдет. Окей. Хорошо. Тогда получаете все распоряжения. Значит, так, ты, волк, будешь руководить процессом и наблюдать за всем со стороны. Окей. Ну, и там поправлять шипочки наши. Пожалуйста. Ты, Доминик, будешь непосредственным исполнителем процесса. Это очень почетная деятельность. Ну, так. А я буду следить за порядком и вдохновлять тебя своей красотой. Так, будешь моим натхнением, моим дамом сердца и... Ах, ну, разумелось, так? Ты накрутил, конечно, этим дамом сердца. Ну, натхнением так и быть, ладно, буду твоим. Окей, то слухай, зараз все ти выясню. Зачинаем! Нашу працу розпочнемо от докладного умыча рук. Później докладно миємо дыню. Następnie bierzemy miskę, w którą będziemy składać odpady z dyni, młotek, nóż. Nóż, uważajcie, jest ostry, więc najlepiej poproście rodziców, żeby wam pomogli. I długopis. Określimy linię, według której będziemy zaraz wycinać górną część dyni. Nożem i młotkiem pomagamy sobie. Zwłaszcza, kiedy dynia jest twarda. Tak, i powoli, powolutku przebijamy się. Najpierw w odstępach dziurki robimy. Pod kątem wykonujemy dziurki. I powolutku, powolutku przebijamy się dalej, dalej z dynią naszą. Wyciągamy naszą pokrywkę. O. Na desce odcinamy miąższ i odkładamy do miski. To wszystko się przyda później. Łyżka w środku. No nic, trzeba nią pracować. Grzebiemy, grzebiemy, wyciągamy, wyciągamy miąższ i pestki. I wszystko, co niepotrzebne nam jest dla naszego teatru dyniowego. Ciężka to praca, tak? Oj, nożem czasem trzeba się poposiłkować. Zakasać rękawy bardzo wysoko i wyciągamy miąższ. Nie, pestek nie jemy, nie jemy. Dominik się zmęczył. Wilk, wilk, woła na pomoc za kuliskę. Tak, i Masza woła na pomoc. Oj, chodźcie, chodźcie, pomóżcie mi. Przyszła pomóc nam Masza. No, co poradzisz, Masza? Bardzo dużo miąższu jest, który trzeba wyciąć i wyciągnąć. Ale Masza nie boi się brudnej pracy i ze wszystkim nam pomoże. Jednak nie ze wszystkim. Ha, może ja pomogę. Tak, co my tu mamy?
dużo mięszu. Zaraz to wszystko wyciągniemy. Grzebiemy, grzebiemy łapkami, grzebiemy, grzebiemy i wyciągamy z pomocą wspólną. Przywalimy jeszcze młotkiem. I zakuliska jeszcze pomoże. Oj, zakuliska pomocnica największa na świecie. Grzebie, 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 zakuliska. Tak, nożem. O! Ta! Oj! No nic, zaraz Dominik wygrzebie. Jest nóż. I co? Już poszło sobie zakuliska. Teraz nakreślamy miejsca, w które będziemy wbijać pałeczki. I miejsce, w którym będzie okno sceny. Nakreślamy kwadrat, a później na dolnym i górnym kraju kreślimy ząbki. Te ząbki będziemy wycinać zaraz. Musimy przecież dodać nieco gorozy naszej dyni. Nożem ostrożnie wycinamy i nacinamy. Najlepiej poprosić o to kogoś z silnymi rękoma i nie robić tego samemu, bo można się zaciąć. Tniemy, a następnie nożykiem raz za razem wycinamy ząbki. Z jednej strony nóż i z drugiej strony nóż. Pod różnymi kątami. Z góry, z dołu, z boku i wyciągamy okienko sceny. Zostawamy je na boku. Przyda się do dalszej konsumpcji dyni. Bierzemy pałeczki. Zwykłe chińskie pałeczki do jedzenia. W nakreślone wcześniej dziurki wbijamy pałeczki ostrożnie. Pierwsza pałeczka, druga pałeczka, pierwsza i druga. Poprawiamy, kręcimy, żeby się pałeczki kręciły swobodnie. Następnie bierzemy wodę, pędzle, ołówek, nożyczki, pałeczki, taśmę klejącą, farbki, papier. Najlepiej, żeby to był papier kalkowy, półprzeźroczysty. Odmierzamy wysokość okienka. I wycinamy kartki podług wysokości okienka. Można to zrobić tak, jak zrobił to Dominik. Przy pomocy pałeczki, a można zrobić linijką czy metrówką. Następnie dokładnie sklejamy z dwóch stron taśmą klejącą kolejne kartki papieru. Możemy ołówkiem naszkicować rysunek, a następnie zwykłymi farbkami plakatowymi rysujemy to, co chcemy, żeby było w naszym spektaklu. Tutaj poprosiliśmy o pomoc naszą ciocię Żenię. I takim sposobem, wspólnymi siłami, wykonaliśmy pracę. I Wiera pomaga. Nikt się u nas nie leni, wszyscy pomagają. To jest arcydzieło Wieruni. Następnie łyżką podbieramy miejsce, w które nie pasuje rulon. I delikatnie, ostrożnie, tak żeby rulonu nie zamoczyć, zakładamy go. Przyczepiamy taśmą klejącą na jednej stronie pałeczki i na drugiej. I gotowe!